some wine on my lips. Bad baby by my side, put some wine in her hips. Yeah, my gold ticker flicker, I'm on. No to moi drodzy, jesteśmy w miejscu, które jest prawdziwym powodem tego wyjazdu i tego kilkudniowego pobytu w Belgii. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Belgian Bike Factory, ale tak naprawdę jest fabryką Ridleya. To oczywiście są tutaj też inne marki, o czym dowiemy się i dowiecie się w trakcie tego dzisiejszego touru po tej fabryce. Bardziej montowni, bo umówmy się, że w dzisiejszych czasach jest czymś oczywistym, że większość, jak nie wszystkie marki rowerowe produkują większość swoich na przykład ram w Azji albo w innych krajach i w ogóle większość komponentów nie pochodzi z Europy. Natomiast ideą tego miejsca jest to, w zasadzie Ridley rozwija to miejsce i dąży do tego, aby tutaj codziennie, co godzinę powstawało 50 spersonalizowanych rowerów. Czyli nie da się ukryć, że w ogóle ideą, która stoi za pokazaniem nam tego miejsca i która stoi w ogóle za rozwojem tego miejsca, jest to, żeby jak najwięcej rowerów Ridleya wyjeżdżało z właśnie fabryki, z montowni w wersji spersonalizowanej, czyli jako rowery z unikalnym malowaniem i z komponentami dobranymi pod kątem konkretnego użytkownika, czyli oczywiście ten Ridley podkreśla to, że chce w pewien sposób dawać możliwość doboru komponentów pod konkretnego użytkownika. No i tak właśnie dzisiaj będziemy sobie zwiedzać to miejsce. Zobaczymy, jak wygląda taka montownia rowerów, zobaczymy, jak wygląda tunel aerodynamiczny, miejsce, gdzie się projektuje rowery, bo o ile, tak jak mówiłem, w dzisiejszych czasach wiele ram powstaje w Azji na przykład, to już projektowanie rowerów odbywa się w centralach firm, właśnie w takich jak to miejsce, gdzie znajduje się na przykład tunel aerodynamiczny, w którym sprawdza się rowery pod kątem oporów, dzięki czemu potem my wszyscy z brzuszkami możemy ekscytować się tym, że nasz rower w idealnych warunkach jest o 0,3 km na godzinę szybszy niż poprzedni model. Ale zupełnie na poważnie, myślę, że może być to ciekawe doświadczenie. Potem idziemy na rower, pojeździmy sobie dzisiaj na gravelach Ridleya, a w sobotę, ponieważ w ten weekend odbywa się wyścig Ronde van Vlaanderen, czyli jeden z kultowych belgijskich klasyków, no to będziemy mieli okazję też wystartować w wyścigu dla amatorów. W wyścigu na 75 km, czyli tym najkrótszym, nic specjalnie imponującego, no ale takie są tutaj zasady organizacji i tyle mamy czasu. Niemniej jednak i tak wydaje mi się, że będzie to ciekawe doświadczenie, bo dużo wiem o tej imprezie dla amatorów, więc myślę, że będzie okazja, żeby pokazać Wam, jak tutaj wygląda kibicowanie amatorom, jak wygląda w ogóle rywalizacja amatorów na tej kultowej trasie przy kultowych belgijskich warunkach pogodowych, bo ma lać. A w niedzielę będziemy kibicować zawodowcom. Więc ciekawy, rowerowy, kolarski weekend przed nami, ale póki co zaczynamy od touru po fabryce Ridleya. Na wejściu zaczynamy od miejsca, które można by nazwać takim małym Ridleyowym showroomem. Jest tutaj trochę nowych rowerów, w zasadzie cała oferta, plus trochę takich elementów ekspozycji partnerów Ridleya, czyli już tam gdzieś się wystawia DT Swiss. No są modele, które są modelami aktualnymi, czyli przede wszystkim Shossa i Gravel, ale też jak widzicie tam w tle jest trochę modeli górskich, bo Ridley dalej produkuje rowery górskie i zresztą ma pewne plany rozwoju. Jest też dużo rowerów, które wyglądają tak, jak wszystkie rowery powinny wyglądać na tego typu ekspozycjach, czyli są rowerami z żywcem zabranymi z jakiegoś wydarzenia, z jakiejś trasy, tak jak tutaj ten Kanzo Fast w wersji, nazwijmy to, ultra gravelowej, czyli z lemonką, z torbami. Ciekawe, czy w środku jeszcze są jakieś resztki żeli i jedzenia. Ale w ogóle fajne jest to, że dzisiaj coraz więcej marek w swoich miejscach, w swoich showroomach właśnie pokazuje rowery, na których coś osiągnięto i właśnie zostawia je w takiej formie, w której one zakończyły te trasy. Zresztą to samo dzieje się z samochodami w różnych muzeach marek i w ogóle uważam, że jest to naprawdę super sprawa. Dużo lepiej to wygląda niż taki odpicowany rower po remoncie, po pełnym serwisie, który wygląda jak każdy inny rower z katalogu. Właśnie tu jest taki piękny przykład takiego roweru, który został zabrany po trasie i wygląda tak, jak to zwykle tego typu rowery w peletonie wyglądają po wyścigu. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, gdzie są właśnie wasze rowery, to właśnie tutaj, w takim magazynie, sobie czekają te najbardziej gotowe na wysyłkę. Chociaż tak naprawdę, znając realia polskich sklepów rowerowych, niektórych dużych, to taki magazyn nie jest aż tak imponujący. Umówmy się, tutaj tych rowerów nie jest aż tak dużo. No dobra, odszczekuję. Jak się pójdzie dalej i zobaczy się magazyny chociażby części rowerowych, no to to już robi większe wrażenie.
Zobaczcie, ile tu jest wszystkich przerzutek, napędów, hamulców i tym podobnych rzeczy. Wymieszane oczywiście SRAM-i Shimano, rywalizacja niebieskie i czerwone na półkach. No, tu już trochę bardziej robi wrażenie. Tutaj ciekawostka jest taka, że w zasadzie idea jest taka i tak w tej chwili wygląda, że praktycznie żaden rower nie wyjeżdża stąd jako rower stokowy, czyli nie są rowery produkowane po to, żeby po prostu gdzieś stały i leżały, tylko rower każdy, który będzie złożony z części, które tutaj zalegają, jest rowerem już zamówionym przez kogoś. Czyli taka jest idea, żeby rowery po prostu nie stały i żeby jednak ta personalizacja roweru była na jak najwyższym poziomie, żeby działo się to w jak największej ilości przypadków. Więc części sobie czekają, rower jest zamówiony, zamówienie spływa, no i wtedy mechanik dostaje ramę, rama jest malowana, no i do ramy powoli są kompletowane części właśnie z tych tutaj, które gdzieś na tym magazynie sobie leżą. Tak wygląda wstępnie przygotowana już do lakierowania rama z nałożonym podkładem. Czyli nie jest to już goły karbon, jest to już rama przygotowana pod malowanie. No i obok oczywiście widelec. Możecie strzelać, jaki to model czeka tutaj na końcowe lakierowanie. Teraz weszliśmy do właściwej lakierni, czyli tam było miejsce, gdzie się wstępnie przygotowuje ramy do lakierowania. Tu już jesteśmy w takiej sterylnej części, gdzie ma miejsce samo lakierowanie, które odbywa się, jak widać, w kilku etapach. Pomieszczenia też są od siebie odizolowane, no tu już widać ramy z podkładami, widać ramy aluminiowe, widać ramy, które są na kolejnych etapach lakierowania i potem zmierzają dalej do kolejnych etapów wykończenia. A tutaj ramy sobie wjeżdżają do pieca. Temperaturka nagle wzrosła po otwarciu. Tutaj będzie wygrzewanie ram. Część już wyjechała, część sobie wjeżdża. Tak właśnie ten proces wygląda. Tutaj widzimy ramę przygotowaną do malowania, czyli rama, która pokazuje, jak wygląda proces malowania. I tutaj w zasadzie wszystko odbywa się ręcznie, czyli nie ma naklejek jako takich nakładanych przez maszynę, tylko są po prostu naklejki, które są nakładane w procesie lakierowania, które przy różnych warstwach lakieru są usuwane, po to, aby finalnie zostawić właśnie konkretne logo czy konkretną grafikę, czyli tak jakby naklejki negatyw, pozytyw, czyli część z nich po prostu jest pokrywana lakierem i potem zdejmowana, a część jest po to, żeby nie została pokryta lakierem i żeby został wzór pod spodem. Czyli nie ma naklejek nakładanych przez maszyny, tylko są po prostu rzeczy, które nakłada konkretnie pracownik przy lakierowaniu. Voilà. Tutaj kolejne ramy już przygotowane na różnych etapach. Jak widzicie, widelce pozaklejane, tutaj część założona jest podkładem, część pozabezpieczana. Bardzo fajnie w tym miejscu widać to, jak bardzo jest to taki manufakturowy proces, czyli tak jak często zastanawiacie się, jak wygląda produkcja rowerów, wiele osób myśli, że jak ramy są produkowane w Azji, no to w zasadzie potem firma już tylko składa rowery. To jest coś, co często się pojawia na przykład przy okazji polskich marek, jak pokazujemy jakiś polski rower i pisze w tytule, że to jest polska marka. Wiele osób pyta, co w niej polskiego, skoro tutaj wszystko gdzieś skądś przyjechało, bo przecież części są z Shimano, rama jest z jakiegoś tam dalekiego kraju. No ale prawda jest taka, że w większości firm właśnie takich, które stawiają trochę bardziej na personalizację, jednak ilość tych czynności, która jest wykonywana w konkretnym kraju, jest bardzo duża. Nie tylko sam montaż roweru, to nie jest tak, że przychodzi gotowa rama, tylko trzeba ją, jak widać, polakierować, trzeba ją przygotować. Przychodzi gotowy produkt, czyli taka rama jest częścią, tak jak nazwijmy to, przerzutka i ona wymaga tak naprawdę personalizacji, polakierowania na konkretny sposób, więc jest to po prostu, cóż, jeden z elementów roweru. Oczywiście fajniej by było, gdyby każda firma produkowała swoje ramy, aczkolwiek no dobrze wiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o relacje między księgowymi a inżynierami i projektantami. W każdym razie tak to tutaj wygląda. Jak widzicie, pracy przy tych ramach jest bardzo dużo. Tam są kolejne pomieszczenia, tam już się odbywają kolejne etapy lakierowania, czyli przygotowywanie, potem jest wygrzewanie, potem jest tutaj przygotowywanie detali, tam jest znowu lakierowanie, znowu wygrzewanie, no więc tych procesów jest bardzo dużo. Ja to miałem okazję już zobaczyć przy okazji Karamby, jak to wygląda na skalę takiej manufaktury, gdzie jest to jedna rama na parę dni. No tutaj widać ten sam proces powtórzony wielokrotnie przy no, bardziej masowej produkcji. Grind with me what I like, cause your teeth out of sight, can't believe.
jeśli chodzi o te polskie marki, to pamiętajcie, polska marka to taka, która zatrudnia ludzi w Polsce i płaci podatki w Polsce. I dla mnie to jest zawsze najważniejszy wyznacznik, że wolałbym, żeby wszystko było produkowane w polskich markach w Polsce, ale i tak się cieszę, kiedy po prostu jest to firma, która płaci podatki w Polsce, zatrudnia ludzi w Polsce i na świecie jest odbierana jako Polska i w jakiś sposób podbija znajomość Polski wśród obcokrajowców i sprawia, że jakaś część polskiego rynku rowerowego za granicą staje się znana. Ale taka zupełna dygresja. No, jesteśmy w Ridleyu, więc co będziemy dzisiaj mówić o polskich markach? Słuchajcie, mogę wam powiedzieć, że tutaj wrażenia są takie, że bardzo, bardzo dużo rzeczy dzieje się odręcznie i no, wymaga to po prostu dbania o pracownika, który lepiej, żeby w firmie pracował dłużej, co by tu nie mówić, więc nie spodziewałem się, że aż tak dużo rzeczy odbywa się ręcznie, szczerze mówiąc, u w sumie całkiem dużego europejskiego producenta rowerów. Przechodzimy do miejsca, gdzie rowery się kompletują. Jak widzicie, rowery jadą w różne miejsca, do różnych sklepów. Pewnie część z was dobrze wie, że Ridleye były też i dalej są w niektórych krajach dostępne w Decathlonie. No i tutaj już widać rowery na różnym stopniu przygotowania do wyjazdu i do wydania. Już pola kierowane, już ze sprzętem, jeszcze nie wszędzie skończone albo przygotowane do takiej wersji do wysyłki. No bo pewnie jak część z was dobrze wie, takie rowery nie wyjeżdżają od producenta w 100% przygotowane. Czyli są pewne elementy do ułożenia jeszcze przez sklep albo przez klienta. Po lakierni, w zasadzie po sąsiedzku z lakiernią, bo tam jest lakiernia, jest miejsce, gdzie się rowery montuje. Jak widzicie, tutaj jest montownia rowerów. Oczywiście wszystkie rowery montowane są ręcznie, ale tak to wygląda praktycznie u większości producentów, że jednak biorąc pod uwagę skalę branży, która jest nieporównywalnie mniejsza niż skala motoryzacyjna, tutaj jednak zdecydowanie bardziej opłaca się wiele procesów, w zasadzie wszystkie procesy wykonywać ręcznie i też wiele procesów jest tak specyficzna, jeżeli chodzi o te czynności, które wykonujemy, że bardziej opłaca się i po prostu lepszy efekt uzyskuje się robiąc to ręcznie. Na przykład taka ciekawostka, w Polsce mamy jedną z większych fabryk kół DT Swiss. Część z was może tego nie wie, ale fabryka kół DT Swiss znajduje się w Polsce. Nie tylko kół, ale też Piast i tak dalej. I tam na przykład wszystkie koła zaplatane są ręcznie, ponieważ ten proces wymaga tego, żeby zrobiła to doświadczona osoba i efekt jest lepszy niż jakby to po prostu robiła maszyna. Taka ciekawostka. Tutaj rowerki się montują, przygotowują do wyjazdu. To jest bardzo ciekawy ekran, który pokazuje tutaj postęp prac, czyli na konkretnym stanowisku powinno zostać zrobiona konkretna ilość czynności i widać, ile z nich już zostało wykonanych, a ile czeka na wykonanie. Jeżeli widać, że na którymś stanowisku pojawia się problem, bo po prostu ten pracownik nie nadąża, można łatwo przekierowywać dodatkowe siły do pomocy, albo widząc, że jakiś pracownik ewidentnie z którymś procesem sobie nie radzi, można zaproponować mu na przykład przeniesienie się na inne stanowisko. Więc każdy etap jest tutaj nadzorowany, żeby norma dzienna wyszła. Cały proces jest bardzo mocno skomputeryzowany i tak poprowadzony, żeby faktycznie na każdym etapie pracownik dokładnie wiedział, co ma wziąć, gdzie ma odłożyć, gdzie ma założyć, żeby nie było chaosu, no i żeby po prostu części nie ginęły i się nie marnowały. Widzicie, części przyjeżdżają z magazynu, są konkretnie dopasowane pod konkretny rower, wiadomo jaka część, o jakim numerze, tak żeby nie było chaosu i żeby ten proces postępował bardzo systematycznie. Tutaj fajnie widać, jak są przygotowane koła pod montaż, czyli w każdym takim plastikowym pudełku jest wszystko, co jest potrzebne do zestawu jednego kół, czyli do kompletnego zestawu kół do konkretnego roweru. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli mamy dwa koła, mamy opony, mamy wszystkie części, które pozwolą przygotować kompletny zestaw kół. A tutaj już macie stanowiska przygotowane pod montaż konkretnego roweru, czyli tam już jest przygotowana rama z zamontowanymi częściami, takimi jak napęd. Tutaj już sobie wiszą koła, a w pudełeczku czekają takie części jak łańcuch, jak widzicie tutaj jakiś zacisk hamulcowy. Czyli tak wygląda konkretne, pojedyncze stanowisko do montażu całego roweru. Właśnie widać, że to support kręca i wszystko się przygotowuje do końcowego już zmontowania. Tu jest w ogóle ciekawy motyw, bo tutaj panowie twierdzą, że mnóstwo części, które zostały wycofane z operowanych rowerów, posłużyło do budowy konkretnych urządzeń w montowni, czyli tutaj widzicie na przykład klamki hamulcowe do V-brake'u albo do hamulców mechanicznych. Ridley nie używał w swoich rowerach mechanicznych hamulców w rowerach górskich, czy takich, które po prostu nie mają baranka. Więc klamki posłużyły do urządzeń do montażu roweru. Tak samo linki i pancerze. Tutaj bardzo dużo części jest składanych z części właśnie rowerowych.
Teraz wchodzimy do miejsca, w którym nie wszystko będę mógł Wam pokazać, bo to jest dział R&D, czyli dział badań i rozwoju w każdej firmie, w której mimo tego, że oczywiście zostało to miejsce przygotowane pod naszą wizytę, czyli najbardziej tajne rzeczy zostały wczoraj usunięte, to jednak jest tu trochę rzeczy, w przypadku których no, jesteśmy informowani, że nie powinniśmy ich pokazywać, bo są to rzeczy, które będą wkrótce w kolejnych rowerach. To są te trochę mniej tajne, czyli takie, o których już coś wiadomo na rynku, ale na przykład nie zostaje pokazane jeszcze w całości, albo na przykład są tutaj te rowery albo te części na takim etapie rozwoju, który potem się zmienił, no i niekoniecznie firma chce, żeby to pokazać, bo być może na przykład to jeszcze będzie wykorzystane, no albo widać tutaj rzeczy, które po prostu nie powinny być widoczne. Tutaj ciekawostka jest taka, że rowery najpierw oczywiście powstają na komputerze, projekty powstają na komputerze, gdzie są rysowane, gdzie są wykonywane pierwsze obliczenia, robi się te symulacje obciążeń, potem rower jest wykonywany w jednym prototypie takim niejeżdżącym, czyli prototypie, który na przykład jest już karbonowy, ale nie ma tam wszystkich warstw karbonu, czyli na takiej ramie nie dałoby się jeździć, bo jest zbyt słaba, żeby na niej jeździć, ale oczywiście chodzi o to, żeby wykonać ten prototyp, żeby zobaczyć, jak on naprawdę wygląda, jak się układa z częściami. Nie jest on jeszcze gotowy do jazdy. Dopiero następnym etapem jest zbudowanie pierwszych trzech prototypów, które służą do jazdy. I w przypadku takich rowerów jest tak, że któryś z nich trafia na przykład do jednego z zawodników teamu Lotto Destiny, czyli teamu, który jest sponsorowany przez Ridleya, gdzie te rowery są testowane przez zawodników. Jeden prototyp trafia na testy na przykład obciążeniowe, a jeden prototyp na przykład idzie sobie do UCI, czyli idzie na certyfikację, oczywiście za którą się płaci. To jest w ogóle ciekawa historia, o której wiele osób nie wie i myśli, że to jest tak, że tylko najlepsze ramy są certyfikowane przez UCI. To nie jest tak. Certyfikat UCI może otrzymać każda rama, w przypadku której producent ją zgłosił do certyfikacji, czyli za to zapłacił. Czyli na świecie jest pewnie mnóstwo bardzo dobrych ram, które nie mają certyfikatu UCI, tylko po prostu nikt ich nie zgłaszał, ponieważ ten producent nie ma na przykład teamu ścigającego się w zawodach pod egidą UCI, no i po prostu też tej certyfikacji nie chce. Budynki są naprawdę spore, my się przemieszczamy pomiędzy nimi, część z nich jest połączona, część nie, no ale tutaj widzicie logo, które sprawia, że nie można się pomylić. Chociaż tutaj też na przykład są loga Merksa, natomiast faktycznie to, co tutaj jest najważniejsze, to jest oczywiście największa marka w ofercie, czyli Ridley. Chociaż usłyszeliśmy ciekawą historię, że są rynki, zwłaszcza te oczywiste, w przypadku których to marka Eddy Merckx jest tą taką, która jest tą najbardziej prestiżową, najbardziej rozpoznawalną, w przypadku której no, marketing robi się de facto sam, zwłaszcza w pewnym segmencie rowerów, czyli mam trochę wrażenie, że być może tutaj dla Ridleya Eddy Merckx będzie taką marką trochę, jak wiecie, Lexus dla Toyoty, albo po prostu będzie tą marką jeszcze bardziej premium. Słuchajcie, strasznie napięty jest grafik dzisiaj, więc w ogóle powoli dojrzewam do czegoś takiego, że na takie akcje, takie eventy powinien mieć chyba dwa aparaty przygotowane z różnymi obiektywami, bo staram się równocześnie robić zdjęcia, robić przebitki i nagrywać dla Was tą część mówioną, a wszystko to muszę zrobić z innymi obiektywami, więc co chwilę po prostu zmieniam obiektywy, kombinuję, staram się gdzieś zmieścić czasowo, więc bardzo jestem ciekawy, jak ta relacja będzie wyglądała. Mam nadzieję, że faktycznie wszystko uda mi się przekazać. A tutaj słuchajcie, na schodach jest ciekawa rzecz, bo widzicie tutaj rekordy jazdy godzinowej na czas. A teraz będzie ważny moment, bo wchodzimy do tunelu aerodynamicznego. Ogólnie rozmawiamy trochę o aerodynamice i o tym, jak działają tutaj, jak działa studio Ridleya związane z aerodynamiką. Tutaj naprawdę sprawdza się głównie dwie rzeczy. Czyli po pierwsze, testuje się nowe rowery i opracowuje się rowery pod kątem aerodynamiki, ale drugą rzeczą jest też to, że w tym studio również robi się pozycję, ustala się pozycję dla zawodników teamu Lotto Destiny, generalnie teamu współpracujących z Ridleyem, czyli pod konkretny rower konkretnego zawodnika ustawia mu się pozycję na przykład na rowerze zwykłym, czy na rowerze czasowym pod kątem właśnie zysków aerodynamicznych. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa, bo pewnie część z Was zauważyła, że wentylatory są po prawej, a zawodnik już ma plecami do wentylatorów, bo tutaj to nie działa tak, że powietrze jest wydmuchiwane na zawodnika, ale jest zasysane. Dlatego przód jest otwarty i mamy po prostu ruch powietrza zasysanego przez wiatraki. Mamy już obrys pozycji i teraz będą sugestie, co można zmienić. Jak widać, to film poklatkowy. Tutaj mamy już zmierzony wynik dla odzieży zwykłej. Sprint suit w tym przypadku jest to po prostu odzież taka normalna do jazdy, plus kask to jest Abus Game Changer. Tutaj mamy wyniki, jeżeli chodzi o opór powietrza i tak dalej. No teraz będzie drugi test, już kombinowanie do jazdy na czas plus kasku tym samym, czyli znowu Game Changer. Mówię, że w kasku tym samym, ponieważ tutaj też są przygotowane do testu też inne kaski, żeby zobaczyć, jaką robią różnicę. Jeśli zastanawiacie się, po co jest wyświetlacz przed zawodnikiem, to teraz widzicie, że tak na żółto zaznaczone są kontury zawodnika podczas pierwszego pomiaru, więc teraz robiąc kolejny pomiar, może on widzieć przed sobą tę przednią pozycję i ją trzymać, czyli może po prostu widzieć to, jak powinien się ustawić, żeby zachować na przykład powtarzalną
pozycję, albo kiedy na przykład zostanie już opracowana ta optymalna pozycja, żeby zawodnik wiedział, jak się ma do niej ustawić. Puenta jest taka, ty macie generalnie moc generowaną przy około 50 km na godzinę, albo inaczej, moc potrzebną do utrzymania 50 km na godzinę i popatrzcie, jaką udało się uzyskać różnicę. Od 472 W do 321 W dzięki strojowi, dzięki pozycji, czyli 150 W zaoszczędzonych przy 50 km na godzinę. O, 48,96 dokładnie. A tutaj już słuchajcie, czekają rowery gotowe na jazdę, na jakiś fitting. W sumie wysyłaliśmy przed imprezą nasze dane fittingowe albo po prostu mniej więcej ustawienia siodełek, chociaż w moim przypadku dotarły nie do końca moje, jak widzę po wysokości siodełka, no ale historia jest ogólnie to tyle ciekawa, że dzisiaj jeździmy na dwóch typach rowerów, czyli zaczynamy na Kanzo Fastach. Jak widzicie, to jest Kanzo Fast, który na mnie czeka w pięknym, customowym malowaniu. Ale najfajniejsze jest to, że w końcu udało mi się załatwić tak, że będę dzisiaj jeździł na Kanzo Faście w rozmiarze S. Jak pewnie pamiętacie, spędziłem rok z tym rowerem. Jeździłem przez rok na Kanzo Faście, ale w rozmiarze M, bo kiedy go wtedy zamawiałem, nie do końca jeszcze wiedziałem, jak to wygląda z rozmiarówką w Ridleyu. Teraz już jestem mądrym Polakiem po szkodzie, bo już jeździłem na przykład na Griffinie w rozmiarze S i już świetnie wiem, że w przypadku mojego wzrostu, czyli 1,78 m, idealnym rozmiarem jest właśnie S-ka. No i właśnie na takiej pięknej S-ce na Rivalu AXS-ie będę miał okazję tutaj po belgijskich szutrach sobie polatać, no i też wystartować w rondę Van Vlaanderen dla amatorów. No ale faktycznie w końcu S-ka, oczywiście siodełko jest, jak widzicie, za nisko zdecydowanie, natomiast reszta w końcu tak, jak bardzo chciałem, czyli kokpit ustawiony praktycznie na sam dół, no i rozmiar S, to jest tym wszystkim najfajniejsze. No nie ukrywam, że się jaram tą jazdą próbną, bo rower jest fajnie skonfigurowany na fajnych kołach i w końcu w rozmiarze S i no przyznaję, że w przypadku S-ki ten rower naprawdę wygląda jak szosa. Chociaż generalnie jest to złudne i polecam filmy o Ridleyu. Teraz gdzieś wam się pewnie wyświetla karta, gdzie macie wszystkie, albo przynajmniej jeden z materiałów testowych z Kanzo Fasta, bo ten rower jest bardzo nieoczywisty. Czyli wygląda bardzo szosowo, a w praktyce jest dużo bardziej gravelowy, niż byście o tym myśleli, więc nie każdemu będzie pasował i warto sobie te filmy obejrzeć, jeżeli o Kanzo Faście myślicie. Dam dalej kolejne, no i tam z tyłu widać Kanzo Adventure, czyli kolejny rower, na którym dzisiaj będziemy mieli okazję pojeździć. To moi drodzy, jak widzicie, pogodę mamy bardzo belgijską, bo przed chwilą przeszła totalna ulewa. Cała woda jest już na ziemi, więc generalnie rzecz biorąc raczej są marne szanse, żebyśmy wrócili z suchymi butami. No ale jutro jest dzień, w którym de facto nie jeździmy, tylko są różne spotkania i rozmowy, więc będzie okazja, żeby wysuszyć buty i tym podobne rzeczy. No ale cóż, czego się nie robi, żeby przeżyć fajną przygodę i pojeździć w fajnym miejscu na fajnych rowerach? I mimo tego, że spędziłem rok z Kanzo Fastem, to ja się na przykład bardzo cieszę, bo w końcu mam okazję pojeździć na tym rowerze faktycznie w rozmiarze S. A to będzie coś nowego i w końcu zobaczę, co mnie omijało przez ten rok. Pierwsza rzecz, że już widzę, że mam naprawdę na mega agresora ustawioną kierownicę, która jest w ogóle węższa. Wydaje mi się, że to jest 400, jak nie 380, muszę to potem sprawdzić. Ale jeszcze jest takie bardzo new schoolowe ustawienie klamką manetek trochę do środka, więc rower jest po prostu ustawiony jak rakieta. No i faktycznie zupełnie inne wrażenia. Myślę, że gdyby ta S-ka jeszcze na szosowych kołach została postawiona, no to naprawdę duży roadcruisowy potencjał, ale w sumie ten zawsze w tym rowerze był. Problem jest nie tylko w rozmiarze, tylko jednak geometria tego roweru, zwłaszcza kąt widzenia widelca, długa główka sprawiają, że ten rower no, nie zbiera się jak szosa, ale wygląda i jak na gravela naprawdę jest bardzo szybki. Słuchajcie, co tu dużo mówić, warunki nie są wybitnie proste do nagrywania, bo pogoda jest jaka jest, w sensie jest taka marcowa,
tutaj w Belgii zdaje się tak samo jak w Polsce w marcu, jak w Garncu, ponieważ czasem pada, czasem wieje, czasem sucho. Ogólnie rzecz biorąc jedziemy sobie taką mieszaną rundką, trochę szosy, trochę szutru. Staram się używać GoPro w wersji dogełębnej w miarę możliwości, ale nie zawsze mam okazję je wyjąć z kieszeni. Ogólnie jest ciepło, przyjemnie. No i w sumie fajnie sobie pojeździć na Kanzofaście właśnie w Esce. No inaczej się ten rower zachowuje, na pewno jest bardziej dynamiczny. Aczkolwiek nie zmienia mojego zdania o nim, czyli dalej uważam, że to jest geometria dużo bardziej gravelowa niż w Griffinie czy w Super Sixie WSE. Teraz na szczęście trochę bardziej sucho. Fajne single tracki. Podjazdy, zjazdy. Lecimy w dół. No to czas na zmianę rowerów. Jak widać, trochę nas ubłociło, chociaż nie ma tragedii, mimo że nie wygląda na czystego, to buty są w środku suche. Więc teraz przesiadka na ostatniego Ridleya z gravelowych, na których nie jeździłem, czyli zaraz robimy przesiadkę na Kanzo Adventure. Nie powiem, jakby mnie to cieszyło, ponieważ jestem fanem akurat Griffina i właśnie Kanzo Fasta i nie ukrywam, że na SE4 jeździło mi się naprawdę bardzo dobrze, więc no trochę, co tu nie mówić, Kanzo Adventure nie jest rowerem z mojej bajki, ale czego się nie robi dla widza i dla zrobienia większego przekroju roweru, zrobimy przesiadkę na Kanzo Adventure. Słuchajcie, przesiadka z bardzo agresywnie ustawionego Kanzo Fasta w SC na Kanzo Adventure, co prawda też w SC, ale jednak jeszcze z wysoko ustawionym mostkiem, no to jest po prostu wóz drabiniasty, to jest tak totalnie nie mój świat, jeżeli chodzi o geometrię, ale co by tu nie mówić, jak ktoś lubi komfort, no to tutaj już od pierwszego wejścia na rower czuć, że to jest rower dla rowerowego turysty, no jest to zupełnie inny rower. Co tego fajnie, że Ridley ma teraz taką dywersyfikację. I faktycznie te gravele się różnią, czyli jest z jednej strony Griffin, czyli taki rower w pół drogi między gravelem a szosą, jest Kanzo Fast, który jest na pewno gravelem, ale jest dużo bardziej agresywnym gravelem. Jest taka bikepackingowa koza, czyli ten Kanzo Adventure z dużą ilością mocowań, z bardziej wyprostowaną pozycją, z komfortową geometrią, z dużą ilością miejsca na opony, więc cóż, jest to kwestia wyboru, aczkolwiek nie będę ukrywał, to zupełnie nie jest mój świat roweru. Tutaj od razu proszę bardzo bez hejtu, bo to nie jest wcale zły rower. To jest po prostu zupełnie rower nie w moim stylu, ale przyznaję, że jest naprawdę bardzo wygodny, mimo za wysokiego ciśnienia w oponach, jest po prostu bardzo wygodny. A też pamiętajcie o jednym, że tego typu eventy to nie jest zbyt dobra okazja do wyciągania zbyt daleko idących wniosków, jeżeli chodzi o testy, bo tak naprawdę jeździmy krótko, jest bardzo dużo endorfin, też dużo się dzieje, no chcesz zrobić zdjęcia, chcesz pogadać, też jakieś kontakty też wyłapać, więc generalnie biorąc, no nie skupiasz się stricte na rowerze, plus są to po prostu za krótkie trasy, żeby rower poznać, więc tak dlatego tak bardzo walczę o to, żeby robić takie testy trochę na moich warunkach, czyli żeby po prostu dostawać rowery do testu u siebie i sprawdzać je na swoich trasach i robić to na spokojnie, gdzie ja się mogę zastanowić nad rowerem, gdzie mogę mu zrobić spokojnie zdjęcia, gdzie mogę mu się przyjrzeć, zobaczyć, czy coś nie jest nie tak po jakimś czasie, więc no umówmy się, takie demo days to jest okazja bardziej, żeby wstępnie poznać modele, zobaczyć różnice między nimi, poznać markę, też nagrać i pokazać wam coś fajnego. Ja uwielbiam tego typu eventy, ale umówmy się, nie są to okazje do jakichś ultra miarodajnych i wiążących testów. Natomiast sama trasa jest rewelacyjna pod kątem pokazania komuś, kto nie wie, czym jest gravel, czym gravel jest, bo naprawdę po prostu dużo super fajnych szutrów, jakichś singli, fajnych zjazdów, leśnych dróg. No mówmy się, że jesteśmy w Belgii, a nie w wysokich górach, więc też nie ma kamieni, no nie są to trasy pod MTB. No przez lata się to jeździło na MTB, ale też przez lata tutaj wiele osób jeździło po prostu na rowerach przełajowych, więc teraz gravel no po prostu tutaj pasuje jak złoto. No i kończymy imprezę w fabryce Ridleya. Tu zaczęliśmy, tu wracamy. 40 km fajnej gravelowej rundki. No i w końcu uzupełniona wiedza o ostatni rower gravelowy Ridleya, na którym jeszcze nie jeździłem do aktualnej oferty. A tutaj po powrocie już czekają rowery na sobotnie szosowanie, czyli na sobotnie rondy Van Vlaanderen. W sobotę będą Griffiny, cała ekipa przesiada się na Ridleya Griffiny w takiej samej specyfikacji, bardzo ciekawej specyfikacji, bo mamy tutaj rowery wszystkie złożone na GRX-ie 1x11 i wszystkie rowery z Classifiedem, czyli wszystkie rowery z przekładnią Classified, no mój już tutaj czeka, taki kolorek będzie w sobotę śmigany. Kolejną ciekawą rzeczą tutaj, która nas czeka, jest to, że będziemy mieli okazję wypróbować siodła 3D od Selle. W sumie jest to nowość, więc teraz chyba każdy producent stara się mieć siodło 3D w ofercie, bo to jest taki must have i teraz mega hype jest po prostu na siodła 3D, no więc zobaczymy, jak się na tym będzie jeździło, chociaż wiem z doświadczenia, że takie siodło dobierane na pałę, no to często niestety nie są jakieś wybitne odczucia, ale wiecie, coś nowego zawsze warto będzie
sobie wypróbować. Więc już w sobotę za 2 dni Ronde van Vlaanderen na Gryfinie, ale to już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Co tu dużo mówić? Człowiek głodny, brudny, szczęśliwy, po prostu fajny dzień. Dużo rowerów, dużo fajnych ludzi, tak jak wam mówiłem. Same testy są tutaj tylko tak naprawdę dodatkiem i atrakcją. Myślę, że najfajniejszą częścią tego dnia było możliwość zobaczenia tego, jak taka montownia dużej europejskiej marki, no i też marki z ładną tradycją, wygląda. Mam nadzieję, że was to zainteresowało, bo dla mnie było osobiście najciekawsze zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Sama jazda na rowerach, no tak jak wam mówiłem. Może i na Kanza Adventure nie jeździłem, ale z grubsza wiedziałem, czego się spodziewać, więc trudno to nazwać jakimiś bardziej dogłębnymi testami. Ale tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Teraz trzeba się doprowadzić do porządku, wziąć się do roboty, czyli cały wieczór edytowania, składania materiałów, obrabiania zdjęć i wieczorem, no późnym wieczorem pewnie do łóżka i spać. Za 2 dni, czyli pewnie w jednym z kolejnych odcinków na Bike Show, nie wiem, czy to będzie kolejny odcinek, czy któryś z kolejnych odcinków, zobaczycie relacje z samego wyścigu Ronde van Vlaanderen w wersji 75 km, czyli tej najbardziej amatorskiej, ale myślę, że przynajmniej uda się dobrze pokazać, jak tam wygląda rywalizacja i atmosfera na trasie. Dzięki za uwagę, zachęcam was oczywiście do odwiedzenia też Instagrama Bike Show, do Strawy, gdzie zobaczycie trasę z dzisiaj, no i gdzie zobaczycie na Instagramie więcej zdjęć i materiałów z takich eventów. No i oczywiście na bieżąco i na żywo, ponieważ relacja z Instagrama była w dniu, w którym tutaj byłem, a film na YouTubie oczywiście oglądacie z pewnym opóźnieniem.